Kolejny punkt, procedujemy w druk numer 1464 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według tego druku minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Sprawa dotyczy zmiany w składzie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, projekt grupy radnych, druk numer 1464, tryb jednego czytania, referuje pan radny Stanisław Rachwał. Czy pan radny Stanisław Rachwał, pan radny Rachwał? Bardzo proszę o zreferowanie zmiany w Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, nasz zacny kolega klubowy chce pracować sumiennie w Komisji Kultury, w związku z tym jest przygotowany projekt uchwały w paragrafie pierwszym w składzie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Powołanej uchwałą z dnia 9 grudnia wprowadza się następującą zmianę. Powołuje się do składu Komisji Radnego Adama Kalitę. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest ile stosownych podpisów. Bardzo proszę Państwa Radnych o pozytywny odzew na ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Nie zgłoszono autopoprawek. Wprowadził nas do tego Pan Stanisław Rachwał. Prezentacja stanowisk komisji, klubu radnych. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.